Tytuł kursu: Elementy projektowania środków reklamowych. Moduł: Komunikacja wizualna, systemy identyfikacji marki. Temat: Dokumentacja produktów komunikacji wizualnej. Poprzedni wideokast dotyczył zagadnienia znaków graficznych istotnych w tworzeniu wizerunku firmy. Natomiast dziś chciałabym poszerzyć ten temat o informacje z zakresu dokumentacji produktów komunikacji wizualnej. Dokumentacja produktów komunikacji wizualnej, czyli księga identyfikacji wizualnej, to kompendium wiedzy na temat stosowania elementów tożsamości wizualnej firmy, porządkuje elementy wizualne w celu prawidłowego kreowania wizerunku marki. Każda książka powinna zawierać określone informacje dotyczące używania znaków graficznych. Do najważniejszych należą omówienie znaku graficznego, z jakich figur geometrycznych powstał, co przypomina, do czego nawiązuje, jaka jest symbolika kolorów, sposób konstrukcji znaku marki bazujące na zależnościach wielkościowych wynikających z wysokości znaku graficznego. Znak graficzny na siatce modułowej określa podstawowe proporcje i wielkości w budowie znaku graficznego. Stosowany w przypadku odwzorowania znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe. Pole podstawowe i pole ochronne. Pole podstawowe określa minimalny, zamknięty obszar wokół znaku, w którym znak może być użyty. Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym obca forma graficzna, jak i tekstowa, nie powinna być zamieszczana. Warianty mono i achromatyczne mają zastosowanie w tych obszarach komunikacji instytucji, gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych, np. tłoczenie, grawerunek i tym podobne. Kolorystyka, kolory znaku oraz elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów określonych przez CMYK, czyli zestawu czterech podstawowych kolorów: C – cyjan, odcień niebieskiego, M – magenta, połączenie czerwonego i niebieskiego, Y – żółty, K – czarny. Dopuszczalne tła, na jakich logo może być stosowane. Typografia określa wielkość czcionki, jej styl i tym podobne. Księga identyfikacji wizualnej musi zawierać również błędne, czyli niedopuszczalne formy zastosowania logo firmy i innych elementów dotyczących identyfikacji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.